dobry. Piątek 3 lutego. Dzisiaj dla nas wielki, wielki dzień. Jest godzina 10:07. Jak mogliście zobaczyć, pokazałam Wam już włoski, które już obcięłam mojemu synkowi. Dlatego, że on już skończył, już jest po roczku jego. On się urodził 7:34, także on już skończył roczek. A tak chciałam już mu ściąć tutaj te loczki takie, co niosło, to były takie piórka ciągle posklejane, bo on ciągle tam rączkami się za to ciągnął i tak dalej. I chciałam już mu to naprawdę obciąć, żeby miał tak, wiecie, ładnie główkę. Obcinałam mu, jak siedział w krzesełku, oglądał bajki, dałam mu jeszcze szczoteczkę, żeby sobie tam, wiecie, mył ząbki. Praktycznie siedział bez ruchu, bo oglądał po prostu bajki, siedział właśnie w tym foteliku. Na początku myślałam, że włożę go do tego krzesła do kąpieli, bo tam jednak, no tutaj jest z tyłu to oparcie, no ale już, wiecie, nie chciałam wydziwiać, jak widziałam, zauważyłam to, że siedzi chwilę spokojnie przy tych bajkach, no mówię, dobra, wykorzystam tą okazję. Zaraz jak tutaj przyjdzie, to pokażę Wam, jak wygląda bez loczków. Też stwierdziłam, że po co mu takie pióreczka, ja bym chciała, żeby on miał gęste włosy, ja z moim mężem mamy gęste i chciałabym, żeby on też miał gęste i dlatego już zaczęłam mu właśnie obcinać. No i tak, to już jest ten dzień, to dziś minął rok, rocznica mojego porodu. Pewnie będę już wczoraj sobie siedziałam i oglądałam wszystkie zdjęcia, właśnie od pierwszych zdjęć Alanka. Po co ściągasz skarpetki znowu, Niusiu? Cały czas musisz ściągać skarpety. Główka obcięta. Bo on właśnie włoski miał tylko takie długie, tutaj nawet nie na samym dole, tylko kawałek wyżej tutaj, takie po prostu pokręcone, pewnie mogliście widzieć to nieraz, bo on już miał od dawna te włosy. Co zimna podłoga, no zakładaj skarpetkę. Jak podobał się Wam poprzedni vlog? Nie wiem, słuchajcie, kiedy dodam tego vloga, czy ja będę miała dzisiaj wieczorem czas, bo jeżeli będę miała czas, to dzisiaj od razu go dodam. A jeżeli nie, to dodam go po weekendzie, może właśnie w niedzielę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo ja będę już właśnie dzisiaj wieczorem zajęta. Jutro będę zajęta. Jedna z Was napisała mi komentarz, że czy muszę cały czas w tych wszystkich filmach bawić się moimi włosami. Lubię to robić. To jest też coś takiego, co nie kontroluję. Także no mi to jakoś nie przeszkadza. Jeżeli komuś z Was to przeszkadza, tak jak niektórym, o, no drugą też ściągnęłeś, tak jak ziewani w filmach i tak dalej, no to ja nic na to nie poradzę. Po prostu jest mi przykro, że przeszkadzają Wam takie rzeczy. Idąc dalej, a w ogóle to powiem Wam szczerze, że wszystkie dziewczyny, które oglądam, i nie będę mówiła tutaj nazwami i tak dalej, nie ma dziewczyny, która by co chwilę, mając długie włosy, nie poprawiała ich. No naprawdę nie ma. I co dalej? Co my będziemy robić teraz? Będziemy się bawić, nie? Syn dzisiaj szybko wstał, bo wstał 7:30, także będzie chciał iść szybciej spać. Zawsze go kładę tak 11:30, to może iść teraz chcieć już... O 11 chyba. Zobaczymy, jak będzie. Oczywiście będzie marudne, także będziemy to widzieć. Mój mąż świątki kończy o 13. No i ma właśnie zajechać jeszcze do tego sklepu. Mówiłam Wam chyba o tym już nie wiem, co mówię we vlogach, co mówię na relacji na żywo, a co mówię na Insta Story. Co, synku? Bose syrki moje? Takie piękniusia? Po ten balon jedynkę. Ma zajechać już taki napompowany helem, po prostu kupić. Nie chcieliśmy kupować go wcześniej, żeby po prostu nie zeszło z niego powietrze, żeby jak najdłużej się trzymało, bo w takich balonach pani mówiła, że trzyma się około tygodnia. No dobra, to później się będę łączyła z Wami. Wiecie co, właśnie przeczytałam Wasze komentarze pod ostatnim vlogiem z wczoraj i podpowiadałam na nie, zablokowałam jedną osobę, usunęłam jej komentarz i postanowiłam, że właśnie przez takie komentarze przestanę pokazywać teraz mojego syna w filmach.
Dlatego ja, to nie chodziło o to, że w moich vlogach nie chciało się pokazywać ktokolwiek, tylko ja nie chciałam pokazywać kogokolwiek ze względu na to, żeby nie narazić kogoś na obraźliwe komentarze. I jedna z Was napisała, że mój syn wiecznie się drze, jeszcze nie widziała takiego dziecka. I ja zablokowałam oczywiście tą osobę i powiem tylko tyle, fuck off. I gdybym była wredna, tak samo jak jesteś Ty wredna, to napisałabym, że drzeć to może się Twoje... sobie Ciebie na moim kanale. I właśnie przez takie komentarze przestanę teraz pokazywać moje dziecko. Także tak, zdenerwowałam się bardzo, od razu zablokowałam tą osobę i tyle w tym temacie. Ja w ogóle nie wchodzę nigdy w konwersacje z osobami, ponieważ wydaje mi się, że taka osoba jest po prostu dla mnie za płytka, żeby cokolwiek z nią pisać. Ja też potrafię być hamową i też potrafiłabym chamsko i wrednie odpisać, ale wolę po prostu, wiecie, nie mieć w komentarzach jakiejś takiej gęstej atmosfery i tyle. I dlatego zazwyczaj usuwam i blokuję takie osoby. No i tyle. Ulżyło mi, że Wam po prostu o tym powiedziałam. No i tak, słuchajcie, jest już po 13:10, a Lanek jeszcze śpi sobie. Muszę zaraz go pakować, bo on dzisiaj jedzie do moich rodziców. I przyjedzie jutro na swoją rodzinę, tylko po prostu wcześniej, żebym ja już sobie dzisiaj mogła zacząć wszystko tutaj szykować. No i w związku z tym, że nie będę pokazywała Alana we vlogach, to w związku z tym nie pojawi się żaden vlog z roczku. Niestety planowałam go dodać, no ale w związku właśnie z tym obraźliwym komentarzem dla mnie nie pojawi się żaden vlog z roczku. Nie będę po prostu nikogo poza mną pokazywała raczej już we vlogach. Ja w ogóle tak, mój mąż już właściwie skończył pracę, nie wiem co on dalej zamierza, bo nie odbiera ode mnie telefonu, chyba jeszcze zajeżdża do fryzjera, musimy jeszcze poczynić trochę zakupów i później przychodzi właśnie do mnie Marika i ona będziemy po prostu razem tutaj w kuchni wszystko sobie pichciło. Na pewno dzisiaj popiekę, bo będę piekła muffinki, dzisiaj chcę jeszcze popiec muffinki, no i trochę mięs porobić już dzisiaj, bo dużo mam po prostu dań, które są z piekarnika, a wiecie, urodziny mam na 15, czyli jutro tak naprawdę no nie będę miała wiele czasu, żeby to wszystko zrobić na ciepło, po prostu raczej będzie tylko sam obiad, a reszta rzeczy będzie po prostu odgrzewana. No i tak, to tyle, ja sobie siedzę, odpoczywam, teraz sobie zrobiłam na drugi posiłek właśnie kromkę chleba, zaraz będę ją jadła. Muszę się jeszcze oczywiście trochę ogarnąć swoją twarz. Teraz przy rzęsach to wiecie, makijaż będzie trwał o wiele, wiele szybciej. Także to jest też właśnie ten plus, że wiecie, nie ma tego, nie tracicie tego czasu na malowanie rzęs i na zmywanie rzęs, bo ja też zawsze najwięcej czasu mi schodziło przy tym makijażu właśnie zmywanie rzęs. Cześć, słuchajcie, jest już po roczku. Nie nagrywałam dla Was vloga. Mówiłam Wam we wcześniejszej części, dlaczego nie będzie vloga z roczku. Dodam Wam tutaj tylko taki krótki filmik z tego, jak wyglądał mój salon, jak dodam Wam właśnie zdjęcia. Dodam Wam też zdjęcie Alanka, jak wyglądał.
sobie i czytam teraz Wasze komentarze pod moim ostatnim vlogiem i po prostu nie wierzę, jaka tempota w ogóle jest tutaj, naprawdę. To, co Wy po prostu Wy mi wypisujecie, to jest jakiś śmiech na sali. Uwierzcie mi, że nazwałabym bardzo chętnie te osoby w jakiś sposób. Nie zrobię tego, nazwijcie sobie je sami. O ile te komentarze jeszcze będą, bo ja należę do osób, które po prostu jak są tak denne komentarze, to je po prostu usuwam. Ale przeczytam Wam jeden komentarz, na przykład. Zacofana, że nie mam, to chodzi o mnie, zacofana, że nie mam kilogramy tynku i wiejskich ubrań. Ciekawe, jak robi obiadek synkowi, żarcie pod paznokciami, ble. Na bogato złocidełka. Trochę klasy, dziewczyna. Po prostu jakie wyobrażenie ludzie mają, nie wiem, jak takie, wiecie, jak takie zacofańce, jakby, no nie wiem, nasi pradziadowie może sobie tak wyobrażają. Ja nie mam żadnego, nie wiem, jedzenia pod paznokciami, w ogóle to jest dla mnie żenujące. Jedna z Was też napisała mi po prostu bardzo długi wywód o tym, że jestem zamknięta w czterech ścianach, że stałam się już tylko mamą, że powinnam coś zrobić ze swoim życiem, w ogóle jakby znała moje życie. Inne z Was mają do mnie pretensje właśnie, że chodzę na rzęsy, chodzę na paznokcie. W ogóle jakie to jest żenujące. Spójrzcie, jakie dwie różne skrajności. Jedna właśnie mówi, że nic z sobą nie robię, że siedzę tylko w domu, że jedyną rozrywką dla mnie jest wyjazd z rodzicami, do rodziców na wieś. Jak dodaję vloga, że gdzieś wychodzę, to piszecie mi właśnie, że Boże, jaką jestem straszną matką, że gdzieś wchodzę, w ogóle mega, mega żałując, żałosne po prostu osoby i bardzo bym prosiła te osoby, bo na pewno oglądają tego vloga, żeby po prostu mnie nie oglądały, bo ja będę je blokowała. Każdy Was, tutaj może jeszcze niektóre komentarze zostawię, żebyście Wy sobie teraz mogły je przeczytać. I jeżeli znacie mnie, myślę, że wiele z Was ma tutaj podobne charaktery do mnie, to też uznają te komentarze za mega, mega żałosne. Ale przy kolejnych filmach będę po prostu już te osoby automatycznie blokowała, bo ja nie chcę Was tutaj, na moim kanale jesteście dla mnie poniżej po prostu wszelkiego poziomu dopuszczalnego. Nie wiem w ogóle, kto z Wami się zadaje, kto z Wami w ogóle rozmawia, bo w życiu nie chciałabym mieć nawet takich osób w swoim otoczeniu, już nie wspomnę, że jako znajomych, ale nawet osób w swoim otoczeniu, bo musicie być mega jakimiś trudnymi, upierdliwymi osobami, jako sąsiedzi najgorsi w każdej postaci. Także proszę te dziewczyny, żebyście mnie odsubskrybowały i więcej nie zaglądały na mój kanał, bo po prostu to, co Wy piszecie, to jakie macie pojęcie w ogóle o czymkolwiek, wydaje Wam się, że jeżeli ja skleję dla Was film z kilku minut, to nie wiem, i przecież ja Wam nie muszę się zwierzać, nie muszę mówić o wielu, wielu rzeczach, ale ludzie są tacy, że bardzo chcą wkraczać w kogoś życie, pomimo, że ktoś chce pokazać im tylko tyle, ile chce. No właśnie tutaj coś, to ta dziewczyna. Kiedy bardzo mi jest przykro, kiedy patrzę na młodą dziewczynę z ogromnym potencjałem, zamkniętą od rana do wieczora w czterech ścianach, oddającą się nużącej rutynie babrania się w pieluchach i przygotowania papek z warzyw dla wchodzącego jej na głowę synka. Boże święty, wchodzącego jej na głowę. Bez względu na wiek, każde dziecko powinno znać swoje granice. Mam nadzieję, że ta osoba w ogóle ma dzieci, jeżeli tak pisze. I której jedyną rozrywką jest wypad na wieś do rodziców. Karola, zacznij żyć. No po prostu wypowiedź. Ta oczywiście wypowiedź zostanie usunięta. Jej odpisałam, że ogólnie najchętniej to bym tym wszystkim dziewczynom odpisała pier PBB się. I to wszystko. Ale zahamuje się, bo do tej dziewczyny napisałam hamuj się dziewczyno i sama też stwierdziłam, że się po prostu zahamuje. Także to tyle. Mega po prostu mnie wnerwiłyście. Naprawdę jeszcze nigdy nie miałam takiego negatywnego odzewu pod którąkolwiek z moich vlogów. Zawsze zazwyczaj odbierałyście mnie ciepło i tak normalnie, bo jestem normalną, zwyczajną dziewczyną, taką jak praktycznie większość z Was, ale widzę, że nie jak wszystkie. Także to tyle.
Teraz będzie chyba, podejrzewam, vlog może tak raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. I mam nadzieję, że będą raczej tutaj osoby, które są bardziej normalne, są bardziej pacyfistami, a nie osobami, które szukają tylko byle pretekstu, żeby po prostu napisać jakiś tylko komentarz, do czegoś się doczepić. Czekajcie, ktoś tutaj jeszcze też właśnie się doczepił do takiej rzeczy. Aha, ja powiedziałam, że nie wzięłabym odpowiedzialności, nie podając dziecku szczepionki. I po prostu mnóstwo osób mnie zrozumiało, a jedna osoba oczywiście się doczepiła. Czy jako rodzic, to ty nie masz już odpowiedzialności? No naprawdę, wiecie co? Czasami te wypowiedzi są, no tak jak już mówiłam, po prostu poniżej pewnego poziomu. Ja może się tutaj powtarzam, ale to tylko przez to, że jestem w trochę takim amoku złości. Także normalne dziewczyny na pewno mnie zrozumieją, a nienormalne niech zrobią out, bo nie są tu mile widziane. To tyle i do zobaczenia do następnego już vlogaska.